Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Jabba Dave. Witam was najserdeczniej, moi drodzy, witam. I tak, jesteśmy na kolejnym odcinku na Palionowie. Słuchajcie, na samym początku zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shopa. Tutaj, prawda, mam taki fajny kubeczek z Chef Shopa. Można sobie wbić, kupić jakiś taki kubeczek. Mi się podoba on bardzo. Można również kupić sobie etui na telefon. Ja też mam etui na telefon, więc myślę, że warto sobie coś takiego kupić. Ale chyba najlepiej i najbardziej się opłaca kupić jakąś koszulkę. Co prawda nie mam jej na sobie teraz, ponieważ jest w praniu, ale można po prostu sobie tam zamówić koszuleczkę, bluzę czy cokolwiek innego i po prostu w takich rzeczach sobie chodzić. Polecenia bardzo serdecznie, Chef Shopa, bardzo fajna rzecz i tak dalej, prawda. I tak dalej, dobra. Dodatkowo możecie wbić jeszcze na Instagrama, do mnie Szczypson przez 2N na końcu i do Dawida, Dawid Podłoga, kochanek, możecie wbić, prawda, do nas, zaobserwować nas, bo tam się czasami coś dzieje. Ja ogólnie mam taki, od dzisiaj daję sobie postanowienie, będę regularny na tym Instagramie, coś tam będę robił po prostu, bo kurczę, nie podoba mi się to, że po prostu nic nie robię, że się zdjęcia nie pojawiają, że nawet story w ostatnim czasie mało daję, więc chcę to zmienić. Możecie wbić na Instagrama i przypilnować, żeby mi się to udało, zrobić wszystko, żeby mi się to po prostu, prawda, udało. Dobra, no nieważne, w każdym razie, Davik, słuchaj, jest noc, to mi się nie podoba, mam propozycję. Mi też, bardzo. Bo jak popatrzysz sobie na taba, nie ma żadnej dziewczyny na serwerze. Okej. Więc dawaj, kim mamy w ich wyrach. Dobra, ja... Ja ale zło. Normalnie, dobra, ja też już leżę, dobra, leżę sobie w wyrku. Uwaga, uwaga, pierwsza noc, ja kurczę w domu Weronki, ty w domu Oliwii, no to nieźle, ty ciekawe gdzie one są w ogóle, bo znikły obie. Ale to nieważne, w każdym razie, dobra, wróćmy do Palionowa, stary, ponieważ przydałoby się coś tutaj, prawda, porobić na tym odcinku. Ja za bardzo nie mam pomysłu, co porobić, z tym, że po prostu dawno nie byłem na Palionowie i... Ej, widzisz, co tam jest? Widzisz to? Co to jest za mur? Co tu się stało? Stary, w jeden dzień? Co tu jest? Co tu jest? Ty wejdź tu! No jestem tu, co ten statek, który... Co jest grane? Ile tego? Co jest? Skąd się to tu wzięło? Ty, jacyś piraci przypłynęli chyba. Ty, ale patrz, wieżę wybudowali tu jakąś. Ja wale, jakie... Pa, co tu, to, tu, chodź to zobacz. Idę? Kurczę. My byliśmy, patrz, ale w jakim tempie w ogóle, patrz, my przez, na twoim live'ie budowaliśmy, kurczę, twój posąg i zajęło nam to tak długo. Patrz, a tu ktoś to wybudował i tak szybko w ogóle, masakra, dobra. Czekaj, chodź tutaj, wejdźmy do, co to jest jakiś targ stary chyba. Ale ja nie wiem, czy powinniśmy tu wchodzić, stary, ja się boję, że tu będą jakieś osoby, co nas tutaj dorwą, czy coś. Ja tu pijam. Ej, dobra, tu jest w ogóle, czekaj, bo tu są klienci niezadowoleni. Pa, widzisz go? Pa, klient niezadowolony. Wow, wow, drugi niezadowolony. Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, zastanówmy się nad tym. Nie, dobra, musimy stąd wyjść, stary, bo tutaj za dużo mowów. Chyba, że ty ich poskronisz, bo ja nie mam item. Ty właśnie! Czekaj! Gdzie jest Chef House? Ej, nie ma, faktycznie, był w tym miejscu. O kurde. Stary, ja tam itemy wszystkie zostawiłem. Ja wale, my nie mamy chaty. Ja tam wszystkie itemy zostawiłem. Kurczę, wiedziałem, że powinienem je przynieść do mojego domu, co sobie wybudowałem, to nie, trzymałem je dalej w tym Chef House'ie i wyburzyli mi dom. Ja wale, no i co teraz, stary, ja nie wiem, co zrobimy. Nie wiem, czekaj, chodź do tej, kurczę, tego posągu wielkiego. Dobra. Co to jest w ogóle, ale skąd się to tu wzięło? Dobra, ja daję taką, jak to się mówi, hipotezę? Hipotezę, chyba hipotezę się to mówi. Tak. Że to zostało wybudowane przez tych piratów, co przypłynęli. Bo słuchaj, takim statkiem nie przyjeżdżają dwie osoby. To tak? Prawda akurat, więc, mogło przypłynąć. Więc wydaje, jakie to jest bycze! Jaki ten posąg jest duży. A tu co to jest? Ej, bo tu są jakieś lochy, ty. Ty weź tu rozwal coś, O kurde, czekaj, muszę uciekać. Nie. Nie, kurczę, jest lipa. Jest lipa fest, kurczę, jak tu ciemno, nawet nie mam pochodni żadnej ze sobą. Dobra, czekaj, ja się strzelam do góry, up. Nie trafiłem, kurczę, ten zombie jak dalej mnie zgoni. Dobra, czekaj, dobra, dobrze, że ty masz miecz chociaż. Dobra, ja się wystrzelam, nie, mam puję, no serduszko. Nie, mam 19 poziom. Ja nie chcę umierać. No nie. Dobra, dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy, dobra, czekaj. Tu jest do góry, równo, tu, łup i pum. Dobra, udało mi się.
Ale było. Dobra, mi się zrobiło na moment gorąco, że tu zdechnę na dole. W jakimś tym. Ja, dobra. Już bezpiecznie. Zamurowuję to. Ale co tam w ogóle ma być? Ale ja nie wiem, dlaczego tu się tyle rzeczy pozmieniało. Bo stary, my tutaj byliśmy wczoraj i tu tego czegoś nie było. Wychodzimy z serwera, nagle tu nam przypływają jakieś kurde piraty. No bo statka też nie było, no ale statki umiem pływać, więc ten musiał przepłynąć. Jezus święty. A idziemy na ten statek? Dawaj. Możemy tam skoczyć. No ja tam idę. Ale ja się boję, że tam ktoś będzie, wiesz? Idę porozmawiać. No czekaj, ja się strzelam flakiem, bo to... No idealnie dolecę, dobra. Ja jestem na statku. Ty, ale się wbiłem. Dobra, chodź tu szybko. Jesteś? Jestem. Dobra, jesteś, jestem. Dobra. Pozwiedzajmy ten statek, co tu się wydarzyło. Czekaj, tu jest jakiś ten. Ty, ej, tu jest całkowicie pusto. Kurde, jakie meble. Nie, o, dobra, mam kolejny... To jest... Jest tylko, patrz! Tylko tu, w tej, no. Tym, od, jak to się nazywa, kapitana tutaj, jak to się mówi, jak to, to miejsce. Kurta. Nie kapsuła, kurczę, tylko ta. Jak to się nazywa, ale wiesz o co mi chodzi. Burta. Nie burta, bo burta to jest, tu można, tu jak se staniesz i cię popnę, to się wyrzucę za burtę. A to nie, tu chodzi, kurczę, jak to się nazywa. Kapitański. Nie, kapitański. Kajuta? Nie. Nie, to jest Captain Room. Captain Room, dobra. Niech będzie. Ten kap... O kurczę, spadłem, ty nie zadziałał mi shift, ja nie wiem czemu. Ja też jestem w wodzie, kurde, a ty miał wyjścia. No i wypadłeś za burtę. O, tu... Nie, no zadziałał mi shift. A, dobra, tu mi nie zadziałał. A ty się tu już nie wstrzelisz, co? Właśnie nie, z tym jest problem, naprawdę. Ale może mi się kiedyś uda, czekaj. No nie mam jak, no. No, chyba musisz iść na brzeg i się tu wstrzelić. Dobra, stary, ja mam kolejną hipotezę. Ja ci się takimi hipotezami walę, że tak to ujmę. Ponieważ statek jest pusty, nie ma tu nic. Co oznacza, że już chyba wiem dlaczego. Tutaj jest wieża, tam jakiś kurczę targ i jeszcze ta, jak to się nazywa? Statua, ten posąg, nie? Wydaje mi się, że oni po prostu mieli na statku te itemy do tego, żeby wybudować nowe miasto. Znaleźli miejsce tutaj, które było tak lekko rozwinięte i postanowili tu coś wybudować, tylko szkoda, że nas się nie zapytali, bo byśmy się nie zgodzili. Chociaż wygląda to dobrze, naprawdę, ale... Zaraz z nimi negocjacje, zaraz. Zaraz ja piszę tabliczkę i pytam się... Czekaj, to ja idę tam do ciebie. Ile? To jest proste pytanie. Ile? No ale nie, czego ile? Zobacz, jak to się załatwia w Polsce. Dobrze. Zapatrzam. No. Piraci? Ile? Ale czego ile? No, ile? No, ale... Ile chcę stąd pójść? A, no to ile? Może, ale to będzie duża cena, stary, żeby sobie stąd poszli. Tak mi się wydaje. No, nie wiadomo. Nie, mi się wydaje, że piraci są z takich czasów, gdzie pieniądz miał naprawdę wielkie znaczenie. A w tej wieży zwiedzamy wieżę, czy nie? Można iść, ale nie, ona wydaje się taka troszeczkę koślawa. Wydaje mi się być w środku. O kurde, stary, on jest z niespodzianką. Chodź tu, zobacz. Co, w środku? No. Idę, no. Patrz. Wchodzisz sobie tu do środka i patrz, co tam jest na górze. Takie zielone, niczym słońce. A, faktycznie. No, to jest... To o jest nie, bomba, to ja bombowa tak... niespodzianka, że tak to ujmę. A ja lepiej tam te drzwi. Chyba lepiej tam nie wchodzić, no. Ale dobra, ewidentnie zaczęli budowę, ale jeszcze nie skończyli. Więc ja jestem ciekaw, jak to się będzie dalej rozwijało, szczerze przyznam. Nie wiem totalnie, skąd oni się tu wzięli, ale trzeba rozpocząć jakieś negocjacje z piratami ewidentnie. Które tutaj, prawda, pozwolą nam na przeżycie jakiekolwiek, żeby pogodzić to z nimi. Ja proponuję, że... Znaczy, wiesz co, jeżeli oni już nie będą chcieli stąd lecieć, to ja proponuję, żebyśmy podzielili wioskę na dwie części, oni w jednej, my w drugiej, bo ja się boję piratami. Nie, ja proponuję wojnę. Wojnę? O kurczę. Zostaje tylko jeden. Co będziemy się zachowywać? Ale dobra, tylko czekaj. Chodź tu, stań obok mnie i pozastanawiajmy się nad tym, ponieważ patrz. Jesteśmy na tym serwerze, ja, ty i te dwie dziewczyny, które tutaj z nami są. Moja siostra i Oliwia. I teraz słuchaj to. Co ty robisz? No, jestem koło ciebie. Dobrze. Dałeś sobie taki challenge, że porusza się tylko za pomocą flaka? No. Ej, ale to jest dobry pomysł na odcinek w ogóle, nie? Poruszamy się tylko flakiem przez 24 godziny w Minecraft. Dobra, no w każdym razie patrz, takim statkiem nie przypływają dwie osoby, tak jak powiedziałem, więc jak ty sobie wyobrażasz sytuację, w której my, ja i ty, będziemy walczyć z tym statkiem? Jak ty sobie to wyobrażasz?
Bo wiesz, jak ja widzę naszą łódkę? To mi jedna osoba, no, tą dwuosobową taki, do której wsiadamy. Ja trenuję taekwondo, jiu-jitsu i parę innych ciężkich wyrazów, więc jestem w stanie zawalczyć. Dobrze, w takim razie będziemy chyba musieli walczyć na następnych odcinkach, ponieważ w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Nie wiem, dlaczego tu się tyle rzeczy pozmieniało i mam nadzieję, że ci piraci nie będą negatywnie do nas nastawieni. Tymczasem trzymajcie się, widzimy się już jutro. Na razie, pa pa!